raz kolejny dostaliśmy SBC o ikonę 90+, i trafiłem ikonę Team of the Year. Końcówka ligi weekendowej przed nami, a co za tym idzie, spadki kart grywalnych. Mbappé poniżej 370 tysięcy monet. Event rozgrzewkowy w pełni, dostaliśmy rozbudowę Serie A 11x81+. Siema, witam was tą niedzielę. Dwie sprawy. Pierwsza, zostawcie lajka i subskrypcję, a druga, szybkie ogłoszenie. Sponsorem kanału jest Fortuna, czyli legalny polski bookmacher, a w opisie macie link do oferty powitalnej, gdzie rejestrujecie z kodem COZY i możecie skorzystać m.in. z trzech zakładów bez ryzyka. Wszelkie szczegóły w opisie, pamiętajcie, oferta dla osób pełnoletnich oraz grajcie odpowiedzialnie, ponieważ jest to hazard. A teraz przechodźmy do kontentu typowo fifowego. Szybko mówmy, wczorajszy kontent jest to rozbudowa Serie A 81+, 11 razy. No i możecie właśnie taką paczkę tutaj zdobyć. Opłacalność otwierania tej paczki teraz jest kompletnie bez sensu. Z tego powodu, że wiadomo, nie ma żadnych kart specjalnych w paczkach. A kiedy dopiero nadejdzie drużyna Serie A, no to będzie można się nad tym zastanowić. Podczas toców community oczywiście może być Zieliński, ale nie do końca pewnie to będzie się opłacało, żeby już tutaj zdecydować się na otworzenie właśnie tej paki. Skład 83, 185, 184 oraz skład 84 z informem. Koszt tego wyzwania to, uwaga, aż 76 tysięcy monet. No i na dobrą sprawę, patrząc na to właśnie wyzwanie, codziennie możecie tylko raz je wykonać, więc możemy oczekiwać kolejnych rozbudów ligowych na prawdopodobnie takich samych zasadach. Natomiast druga rzecz na pewno bardziej elektryzuje graczy, jest to ikona. Rozbudowa ikony Prime to tylu urodzinowej 90+, no i na dobrą sprawę można od razu wykonać to dwukrotnie. Raz zrobiłem, zaraz wam pokażę swój traf, a dzisiaj o 18 na streamie się widzimy i pewnie około 19 wykonamy to SBC po raz kolejny. Odświeża się to SBC chyba w piątek i wtedy będzie można dwukrotnie znowu wykonać, ale przejdźmy do wymagań. Po pierwsze, skład 83 i minimum dwie karty 85, bardzo mocny bodziec te karty. Po drugie, skład 85 z informem oraz skład 88. Koszt tego wyzwania to 340 tysięcy monet. Kiedy ostatni raz dostaliśmy identyczne wyzwanie jak właśnie to, kosztowało ono 410-415 tysięcy monet, więc około 70 tysięcy mniej monet w tym momencie to kosztuje. I na dobrą sprawę skład 83, który się pojawił, zastąpił skład 86, więc tutaj ten największe zejście z ceny było, ale wtedy mieliśmy czyste składy, a w tym momencie zaczęli tutaj kombinować, na przykład właśnie dwie karty 85 oraz jeden inform. No i zobaczcie sami, co trafiłem, bo uwaga, trafiłem ikonę w wersji Team of the Year. Dobra, mam podgląd włączony, otwieram. Słuchajcie, w Papina nie uwierzę, to jest ikona, więc idzie ikona i sprawdźmy, co jest w środku. Jaki rodzaj karty? Oby była Toty lub urodzinowa tak naprawdę, mam taką nadzieję. A teraz pytanie, kto tutaj jest? Klose, Mur, Papin. Nieźle, Toty, okej, okay. Jest Toty. Nesta, Maldini. Dobra, Nesta tam jest. Ja już wiem, że jest Nesta, bo ktoś napisał, że Maldini, to mu się połączyły te wizje, więc jest Nesta. Dobra, sprawdzam i odkrywam. Nesta, Toty. Kurde no. Kiedyś w ten sposób trafiałem Lucio mundialowego, więc miałem nadzieję, że to wypali. Obecnie w fucie nie dzieje się zbyt dużo, ale to normalne. Jest kontent rozgrzewkowy, jest możliwość zdobycia końców, więc żeby tak szybko tutaj podsumować segmenty, pogadamy przynajmniej cię o rynku, taki bardziej odcinek właśnie spekulancki. 83, 1,7, 1,8. Patrząc na to, że jest liga weekendowa, nadal przychodzą paczki, to te segmenty nadal są lekko, wiadomo, dostarczane. Zawsze ktoś zdecyduje się otworzyć swoją paczkę, sprzedać lub zrobić sobie na przykład ikonę. 84, 4,5K, 85 poleciały na 13, no i ogólnie te wyższe segmenty są naprawdę na to naprawdę wysoko, no bo 88 po 38K to jest naprawdę wysoka cena, nie mówiąc już o innych, które tutaj naprawdę wstały z kolan jak 90 czy na przykład 91. Więc podsumowując to, jeśli ktoś ma na przykład budżet, może zainteresować się kartami typu 83, 84 jeszcze na zebranie i maksymalne podtrzymanie na przykład do środy, jak nie urosną, to po prostu sprzedać, bo kiedy skończy się liga weekendowa, nie będzie wysyłać, to prawdopodobnie to powinno rosnąć. Ciekawą rzeczą jest też Team of the Week, możliwe, że jakieś informy gdzieś będą potrzebne i wtedy ewentualnie to może wam oddać, a połapać byle jakie ify nigdy nie szkodzi. Oczywiście też nie musi to wypalić, mogą nie dać, ale wtedy macie zawsze plecy w postaci Quicksella. Przechodząc jednak ogólnie do rynku, mogę wam powiedzieć tak, zaobserwowałem jedną rzecz dzisiaj, 370 tysięcy monet za Mbappé. Ten Mbappé chyba nigdy nie był tańszy, zdecydowanie nigdy nie był tańszy i wczoraj zaczął bardzo mocno spadać z ceny. Wiadomo, ta ikona jako paczka też nie pomaga, trochę osób to
sprzedaż, żeby zrobić paczkę sprzeda kartę grywalną, ale ogólnie rynek kart grywalnych, pomijając właśnie takie przykłady typu linki do Abrahama, seria, która sobie lepiej radzi, no to można powiedzieć, że ten rynek kart grywalnych mocno traci. Żeby wam pokazać na przykładzie, Werner urodzinowy, weźmy sobie jego 167 tysięcy monet, a dopiero co ten zawodnik chodził 182-180 tysięcy monet, więc ogólnie tendencja rynku, tak przyjmijmy na potrzeby tego materiału, zerknijmy sobie nawet na Lucio, który kosztuje 1 345 tysięcy monet, nie wiem czy w tym wypadku wygląda identycznie, okej, akurat w tym wypadku nie wygląda identycznie, ale ogólnie na karty, które moglibyśmy tutaj jeszcze sobie tak przeanalizować, żeby zobaczyć, dajmy sobie na przykład Izaka. Dajmy Izaka, zobaczmy jaka jest cena. 268 tysięcy monet, chodzi w pewnym momencie 280-300 tysięcy. Te karty też lecą w piku kampanii, to trzeba brać pod uwagę, ale ogólnie takie niektóre z tych kart na pewno tracą na cenie i na pewno będą miały tendencję właśnie spadkową. Guendouzi 397 tysięcy też jest taniej niż był na przykład jeszcze dzień czy dwa dni temu. Raczej to jest tutaj kosmetyczne. Więc ogólnie patrząc na rynek, patrząc na taką tendencję, myślę i zastanawiam się dość mocno nad tym, czy w środę, czwartek nie będzie najtaniej, a potem kiedy ludzie będą chcieli zagrać tą ligę weekendową podczas toców community, które zakładam, że będą jako pierwsze, że ludzie będą chcieli zagrać jak najlepszym składem, osiągnąć jak najlepszy wynik, to wtedy udadzą się po składy i czy skład lepiej nie będzie kupić w środę czy czwartek. To jest taka myśl, która jest tutaj przewodnią w ostatnich dniach, szczególnie dlatego, że widać, iż te ceny bardzo mocno spadają. Ja jeszcze wystawiam sobie swoje karty, które miałem z 87, jak wyszedłem z bardzo fajnym profitem. Teraz zostaje mi tak naprawdę jeszcze te informy. Acuña schodzi po 60 monet, a jak możecie zobaczyć, mam go po 45-46, oczywiście chwilę trzymany, ale i tak to jest bardzo fajna cena, tutaj jakieś 87, które nawet mogę podbić trochę na tej cenie, ale oczywiście też tego dużo nie mam. W chwili obecnej bardziej rozglądam się w stronę informów, mam zamiar nabrać informy, no i potem zobaczę jak to będzie wyglądać, ok, widzę, że już trochę może za tanio to wystawiam, ale niech idą w świat, wyczyszczę listę i wejdę sobie potencjalnie właśnie w jakieś ify. A wracając jeszcze raz do tych kart grywalnych, rynek może spadać, szczególnie po weekendzie, może być pani przed eventem Team of the Season, chociaż każdy o tym wie, mogą być ekrany na przykład we wtorek czy w środę i wtedy też to może narastać, a niskie segmenty mogą być wzrostowymi rzeczami z tego powodu, że wiadomo, po lidze weekendowej kompletnie nie będzie dosypu, nie będzie skąd zdobyć tych kart, no bo teraz jeszcze ktoś, tak jak mówiłem, otwiera te paczki, mimo że większość osób sobie to odpuszcza, a po prostu rozbudowy powinny się pojawiać. Dostaliśmy Serie A, pewnie pójdą z innych lig, może przy innych ligach ludzie bardziej się na tym skoncentrują, skupią i będą chcieli robić te rozbudowy, ta Serie A jest dość droga, natomiast patrząc na kalendarz z poprzednich lat, możemy tutaj teraz tocy Community oraz właśnie Eredivisie, gdzieś w przeciekach też się to pojawiało, a następnie na przykład tocy z Premier League. No i gdy była rozbudowa Premier League, to myślę, że wiele osób może się na nią skusić. Słuchajcie, nie przedłużam, po prostu dzisiaj na pewno nie będzie 10 minut, ale z tego powodu, że nic się nie dzieje, a chciałbym te materiały w miarę na bieżąco wrzucać, żebyście przynajmniej wiedzieli, co się wydarzyło. Jest jeszcze jeden temat, który jest bardzo istotny, to znaczy codziennie w sklepie dostajemy tą paczkę za 10 monet, więc na dobrą sprawę każdy może sobie codziennie wejść, warto o tym pamiętać i otworzyć właśnie paczkę, która tu pojawia się za 10 monet. Ja już za sobą tą niewątpliwą przyjemność mam. Więc na dobrą sprawę widzimy się o 18 na Twitchu, jutro o 7 tutaj na materiale i mam nadzieję, że będą wychodziły jakieś przecieki, jakieś informacje, chociaż wiadomo, świat bez nich byłby lepszy, ale jak już są, to zawsze mogę się z wami tym dzielić i zawsze to jest też content. No i że będzie coś się działo, bo takie materiały znowu są dość, można powiedzieć, rozległe w temacie, dość dużo rozmowy, mam nadzieję, że też wam to w miarę przypada do gustu. Lepiej chyba taki zrobić, cokolwiek tu powiedzieć, cokolwiek tu pokazać, niż robić sobie w przerwę w codziennych materiałach. Dzięki wielkie za dzisiaj, do zobaczenia jutro, siema!